Witam, moi drodzy, serdecznie w kolejnym wspaniałym materiale od 0 do 0, tym razem nietypowo, a bardziej powiedziałbym, że typowo jak zawsze, aczkolwiek nietypowo, ponieważ są tutaj duck case'y, czyli moi drodzy, nowe skrzynki, które możecie tutaj zauważyć. I właśnie je będziemy dzisiaj otwierać, skrzynka jest tylko jedna, więc powiedziałem w liczbie mnogiej do jednej skrzynki, gratulacje dla mnie. Na samym starcie pamiętajcie, kodrem SUA, moi drodzy, którego możecie użyć, 10% przy doładowaniu oraz 50 centów na start, jeżeli oczywiście chcecie. I napiszcie w komentarzu, moi drodzy, wasz najlepszy drop, który dostaliście z moim kodem. Przykładowo, moi drodzy, z Daily Case'a, tak, czyli skrzynki, która jest darmowa, którą sobie możecie otworzyć po prostu. Zaznaczcie, że nie jesteście robotami. I dla przykładu możecie dostać takiego Boreal Foresta za kompletną frytę. Dlatego kwestia tego, czy chcecie, to możecie to zrobić. Ruszamy dalej. Lovely case, moi drodzy. Zapomniałem, że mieliśmy otwierać kurczaki, więc wracamy do kurczaków. A lovely case był, moi drodzy, dla was. Oczywiście piszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć kolejne, jakie skrzynki. A my tego da case'a będziemy teraz trenować. Patrzę na to, jakie są tutaj łupy. No możemy dostać coś fajnego, możemy dostać coś nieszablonowego, możemy dostać coś fajnego. Ekstrawaganckiego, na przykład Huntsman Knife, Marble Fade, moi drodzy, który tutaj może wpaść na moje konto i możliwe, że wpadnie też na wasze konto podobny skin, moi drodzy, w najbliższych dniach. Jeżeli oczywiście będziecie tutaj aktywni pod materiałami, to coś dla was przygotowałem i właśnie będzie to, moi drodzy, uzdatniane, prezentowane właśnie najprawdopodobniej w jednym z kolejnych materiałów, bo teraz, moi drodzy, rozpoczynamy kolejne wspaniałe daily od 0 do 0, które będzie troszeczkę trwać. Mam nadzieję, że daily, o ile chęci moje nie znikną i mam nadzieję, że też nie zatracimy się troszeczkę w temacie. Dobra, mamy w tym momencie full injektora tech 9 w stat tracku, fajny skin, zawsze jakiś profit. Spróbujemy sobie otworzyć jeszcze raz coś, co również nam taki profit da. Mamy fajną M4, czy ta M4 będzie dobra, nie jest najgorsza, moi drodzy. Kolejny dobry strzał, otworzymy sobie jeszcze raz, sprawimy co tym razem. Na 10 skrzynek zobaczymy, ile będzie trafnych strzałów. To jest bodajże trzeci, dzięki któremu jesteśmy na plus, więc 3, czwarty, w którym jesteśmy również na plus. Sprawdźmy w takim razie piątą skrzynkę. Co 4 na 4 jesteśmy na plus. No, pierwsza na minus, moi drodzy, czyli 4 na 5. Oj, tutaj będzie dobrze, tutaj będzie dobrze. 4 na 5, ale tutaj jakie szaleństwo, moi drodzy. 5 na 6 skrzyń to jest profit tym razem. Kolejny duck case. Oj, tutaj wydaje mi się, że doliczamy się w tą drugą grupę. Tak, dokładnie. Mamy. Oj, tu chyba kolejny strzał taki. Więc są 3 albo 4. Dobra, już zapomniałem, jak się liczy. Możecie przeliczyć, moi drodzy, jak to tutaj wyglądało. Ale nie jest najgorzej. Szczerze myślałem, że tutaj gorzej będzie to lecieć, bo te procenty no nie sprzyjają. Nie sprzyjają na pewno ku temu, żeby jakoś cały czas wychodzić na plus, bo tutaj większość tych skinów ma naprawdę rzadkie te procenty. Jak dopuściliśmy tego headshota, to on ma 2%. 2% drop, a reszta ma i tak po 10. No zobaczymy co tym razem. Bloodsport, czerwony skin, ile czerwony skin ma? 8%, no nic dziwnego patrząc na jego koszta. Dobra, rezygnujemy z duck case'ów, moi drodzy, kierujemy się na duck case'y, ale tym razem tutaj, więc duck case'y jeszcze będą mieć miejsce. Otworzymy sobie ich 20, otworzymy sobie ich 20 na 4 boty i mam nadzieję, że będzie tutaj dobry, solidny drop dla mnie skierowany, moi drodzy. Dlatego Rosso, Emily oraz Michael, 3 boty, które tutaj dodaję i mam nadzieję, że 3 boty, które przegrają ten pojedynek. Wy tego nie róbcie, bo to jest... bardzo, bardzo niska stopa zwrotu jest w tym wypadku, a rzekłem, że prawie zerowa, ale zrobię to po to, żebyście wy nie musieli takich głupot robić. Ale jeżeli już chcecie się podjąć takiej głupoty, moi drodzy, kodrem słuchacie się, proszę, przy wyładowaniu 50 centów na start, tylko osoby pełnoletnie, miejcie to na uwadze, moi drodzy, że tylko takie się mogą tutaj bawić. No póki co wygrywamy tą batalię, ale jeszcze przed nami 15 skrzyń i czy te 15 skrzyń nie mogą wyniszczyć nam tego, wyniszczyć nam możliwości na zwycięstwo. Zwycięstwo w tej wspaniałej batalii, batalii o to, aby mieć jak najlepsze skiny, aby mieć o to, żeby był tutaj jak największy profit. Obecnie nie jest to za dobre, ponieważ Emily zbliża się tutaj do nas.
sporymi krokami, rzekłbym, że skokami, sądząc po tym, jak szybko profituje również. A jeżeli zwyciężymy, to fajnie. Fajnie, tutaj delikatny budżet będzie podreperowany pod kolejne skrzynki. Możemy sobie otworzyć wtedy kolejną jakąś mocniejszą skrzynię. Na przykład Luxurious Case, który jest bodajże za 400 z kawałkiem, 420 chyba. Podobnie jak tutaj cała bitwa, więc zobaczymy, czy taka jest cena Luxurious Case'a. I zobaczymy, co dalej, ale też, moi drodzy, trzeba zwyciężyć, żeby w ogóle takie coś brać pod uwagę. Obecnie wszyscy tutaj dreptają po tym samym terenie. Proszę zobaczyć, tutaj ja 260, Emily 250, Rosso 230, Mike 260. Naprawdę jedna skrzynka potrafi wyniszczyć już możliwość profitu i wydaje mi się, że tutaj Michael się trochę zbliżył, ale ja również to miałem czwórką. Michael, myślałem, że trochę więcej będzie kosztować ten jego skin. Oj, tym razem nie wygląda to zbyt ciekawie, bo Michael może to jeszcze, moi drodzy, przebić. Może to jeszcze przebić. Jest taka szansa, ponieważ jedna skrzynka, imię nie ma, moi drodzy, ale czy mnie nie będzie? Zaraz się przekonamy, bo szansa jest na to, żeby jednak zwyciężyć tą batalię. Jeżeli tak się uda, to będę zadowolony. I niestety, bot Michael w ostatniej skrzyni dostaje, moi drodzy, super kałacha. Super kałacha, było tak blisko. Chociaż możemy sobie sprzedać jakiś cashback. No było blisko, aczkolwiek sądząc po naszych funduszach, moi drodzy, tego Luxurious Case'a za dokładnie 420 możemy sobie otworzyć i może on nam zwróci tutaj tą porażkę. No i było blisko tych rękawic. Jeżeli by to trochę przepchać, chciałbym tak monitor przesunąć, to może by dosypało, ale niestety się tak nie da. Ale tym razem się udało. Drugie otwarcie, pytanie, czy to będzie w ogóle zwrotne. Oddało nam dwie skrzynki, więc możemy sobie otworzyć jeszcze jedną. Jeszcze jedną, jeżeli tutaj wypadnie. Oj, ten golden coin może być spoko, jeżeli jest w dobrym stanie. Jest w dobrym stanie, bo jest w najlepszym stanie, ale liczyłem, że trochę więcej tu. Tutaj to może kosztować. Jestem już dwie stówki z profitu. No i tutaj motoglowsy, moi drodzy. Super rękawice, które dadzą nam możliwość tego, że się tak naprawdę odkuliśmy. Dały nam tą możliwość odkutki. Dlatego tą odkutkę spożytkujemy jedną mega skrzynką, moi drodzy. Hole, 3% szans. Puh. Obecnie jest to najbardziej riski skrzynka na stronie. I jak widać, taka jest sytuacja. Ze skrzynki za 1200 dostajemy 8 zł i dostaniemy to również drugi raz najprawdopodobniej, ponieważ tylko 3% jest na tego hola, a reszta nam nie daje za dużego profitu, patrząc po tym, że te Crimson kimono kosztują 4000, nóż kosztuje 2600, ten kosztuje jeszcze mniej. Wydaje mi się, że na takim procencie jest szansa, żeby to otworzyć i dostać kolejnego baby haula. Zawsze jakaś fajna naklejka, która na to konto trafia, ale właśnie już tyle z naszego budżetu, który się właśnie w tym momencie, moi drodzy, posypał. Powiem tak, dzisiaj były skrzynki kaczkowe, moi drodzy. Mam nadzieję, że skrzynki kaczkowe się wam podobały. W kolejnym materiale będziemy właśnie polować w dalszym ciągu na limitowaną ofertę skrzynek procentowych, które mam nadzieję, że przyspoją nam masę szczęścia oraz masę możliwości ku temu, aby rozszerzyć nasz ekwipunek skinowy, moi drodzy. Więc dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Pamiętajcie o kodzie Rymsyła, który daje wam 10% przy ładowaniu, 50 zł na start. Jeżeli chcecie, sprawdźcie temat. Oczywiście bądźcie osobami pololetnimi, inaczej nie bawcie się w te tematy, moi drodzy. I oczywiście odpowiedzialna gra. Trzymajcie się do kolejnego materiału. Dziękuję za dzisiejszą obecność i piszcie w komentarzach, co otwieramy dalej. Adios, compadres.